Siemanko, jestem Lucek, to jest American Lowriders, czas na modyfikację. Helgi? Co by tutaj zainstalować? Splash, a może to? A może to? I nie wiem, nie mam pojęcia, jest tych felg naprawdę sporo. Kurde. Co by tu dać? Oh man. Dzisiaj gwarantuję wam, że dzisiaj ulepszymy ten samochód do maksa. 26. Mamy 22, co by na to. Okej. Okay. Specjalne, chromuj nadwozie. Lakier matowy. Nie no, damy chromowane. Okej. Okay. Lustrzane szyby? Nie, przesada. Przyciemnione lampy, jak to wygląda? Lakier kameleon? Nie, damy sobie z tym spokój. Teraz tak, kolor lakieru to już sobie wybraliśmy. Przyciemnienie, damy sobie jakiś tam procent. Taki. Damy sobie tu teraz 5-litrowy V8. Rozrząd, tam... za 3000 co mi tam. Wszystko dajemy na maksa, moi drodzy. I zaraz kupimy sobie też nowy samochód. Tak jest, dzisiaj wszystko na maksa. Jest taki maks... Co to jest? Dzisiaj jest taki maksymalny odcinek. Trzybiegowy automat. Trzybiegowa ręczna. Czterobiegowa, o kurde. To dajmy sobie tą czterobiegową ręczną. Jak się zmienia biegi, nie wiem. Zaraz będę musiał zobaczyć. Dyferencjał zostawimy sobie... A może... O kurde. Damy sobie ten. Zawieszenie fabryczne. Damy... Minus 16 cm. Opony. Damy niski profil. Szerokość. Damn. Nie mieści się. Pasek. Pasek wysoko, pasek szeroki. Mieszanka, mieszanka wyścigowa, moi drodzy, tak jest. Hydraulika. Jezus, co to jest? Nie wiem, dajemy to. Dajemy wszystko na maksa. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz kupimy jeszcze nowy samochód. Bo teraz przetestujmy to, co już mamy. Te zawody Lowriders. Zobaczmy, co to jest. Wow, zawody freestyle! Oh yeah! Co mam robić? Jak tu się... Wow! Ale co mam robić? Dobra, to co to jest? Pokaż pulpit. A, niezłe! Nie mogę. Ale ja nie dostaję żadnych punktów. O co chodzi? What the fuck? Plus 5 respekt. Zajebiście, ale za co ja mam kasę? Co jest? No. Dobra, dzisiaj nie odbywają się zawody. Co? No nie, no to ja mogę, to na pewno mogę pojechać. No nic, pościgajmy się z jakimiś typami, no. Jak mój wóz zajebiście wygląda. A jak zajebiście brzmi? Ej, a jak się tu biegi zmienia? Ktoś mi powie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, nie wiem. Dobra, wiem już jak to pędzi. Ja pierdzę. Drift, oh yeah. Oh yeah. Ale chwileczkę, to ja zmieniam biegi, czy ktoś inny? Jak to jest, dobra. Aha, myślałem, że to ja zmieniam. Jezu, jak to pędzi teraz, o Jesus!
Ciekawe jak to na dragu będzie wyglądał taki pojedynek, co? Wow, drift! Jak się tu patrzy do tyłu? Teraz to nie tak, nie tak. Myk, nie wiem, zapomniałem. Alt chyba, nie, kontrol, o! Nie widać typa w ogóle. Zobaczcie, to się cały czas driftuje. Mój samochód jest zajebisty, bo już tak jest do maksa obniżony, co nie? 180 km na godzinę, ale luźną gumą, co nie? Startujemy 8800 metrów, to jest 8 km. Ale jak będę jechał 300 km na godzinę, to raczej jak mi w ogóle nisitko siedzi, to jest zajebiste. Uwaga! Wow! Kurde, ciekawe czy tu trzy paki wyciągnę. Jak myślicie, nie no, lekko będzie, zobaczcie. Już 180. A aerodynamika jest tutaj kiepska w tym samochodzie. Ale jest obniżony, więc nie ma. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Dobra, jest 200. 236. 317 to jest max dla tego układu, nie? Wiecie. Także może się uda, powinno przynajmniej. 220, 250. 260. 270. 80, 280, jest już prawie. Oj, chyba będzie ciężko. O, jest 280. Ale prędkość, ja pierdzielę. O, szyk. Aż do 270 zwolniłem. Nie no, chyba szybciej się nie da, ten samochód jest... Ma za słabą aerodynamikę, żeby tu osiągnąć coś więcej. No jakieś gówna widzę. Niektóre samochody się tu losują, a inne są po prostu tu cały czas. Ojej, co to? Ten wygląda fajnie, tego zaraz kupimy, chyba że jest coś lepszego. Nie, nie ma nic lepszego, no to kupujemy tego. Niewielka gotówka, więc co tam. Kupiony. I co z nim zrobimy, nie mam pojęcia, ale to będzie coś hardkorowego. Tuning, modyfikacje. I chyba więcej tutaj niż nie możemy zrobić, kupujemy. I mam taką brykę. No dobra, bierzemy sobie zawody. Tym razem, nie no, drag jest za krótki, ja tu nie osiągnę prędkości maksymalnej. Lecimy. Losujemy zawody. 8400 metrów, 8 km 400 metrów, to jest sporo. No ale to jest jeszcze szybszy samochód niż ten poprzedni, więc powinno być ciekawie. Mamy... Jak to brzmi w ogóle? To będzie siekać. Ciekawe ile wyciągnę. Skrzynia biegów powinna mi tutaj pozwolić osiągnąć 400 km na godzinę. O fucking shit! Ja! To jest dużo szybsze niż to poprzednie. Kurde, ja już tu... 300! Zobaczcie, Bugatti Veyron! 330 normalnie z palcem w dupie. 350. 1100 koni mechanicznych. W lowriderze. Zaraz pójdę nim na zawody tego... tańca, wiecie, lowriderów. Oh shit! Wow! Nieźle. A zobaczcie jak szybko się rozpędzą w ogóle, co za drag, co nie? Jak to wygląda? Jakiś głupi karton się ten rozwaliłem. Kurde, przypomina mi się epizod z pewnego serialu, a wam? 320. Ja nie muszę cztery paki tu osiągnąć, nie ma bata. Jakiś pick-up. Wygląda ciekawie. Nic, kupujemy od razu. Myk, kupujemy. Zobaczymy jak tego się stuninguje. Dyferencja oczywiście na prędkość. 489. Zawieszenie.
Jaki pociąg, kurde, kaciuchcia. Masakra. Ponych trolika. Dobra. Co mamy chyba max. Czy tu można jakoś coś nakleić na niego? Felgi specjalne. Nie, nic nie ma. Modyfikacje, mapa zawodów, testuj auto. Dajmy tą mapę zawodów i wejdź, zobaczymy ile to wyciągnie. Bo to ponoć jeszcze szybsze jest niż ten poprzedni grad. O, ten już chodzi trochę inaczej. Ale powiem wam, że ten poprzedni bardziej mi się podobał. Chociaż ten powinien być lżejszy, tak? Ja pierdzielę. Nie, coś czuję, że ten będzie wolniejszy, tak, zdecydowanie. Wow! A może i nie? Dopiero trójka, ja już mam 300 na godzinę. I dalej nie przestaje się rozpędzać. Oh. Ej, ja tym wyciągnę spokojnie 4 paki. I o pierdziele, 400. 412, 13. Ja 426. Ja pierdzie. Wow! Jo pierdziele, to nic, to tak ma być. Nic się nie dzieje. Tamten koleś w ogóle mnie chyba nie dogoni. Ale jaka przesada w ogóle. Nie no, to ten jest jednak szybszy od tamtego. Ale fajne jest to, że po tuningu takim ostrym słychać gdzieś tam jak pompa chodzi. Wszystko to fajnie tutaj słychać. Mimo, że to jest gra no raczej niskobudżetowa, tak? Zobaczcie, już 4 paki. To jest... Po co mi jakiś tam Need for Speed Rivals? Ja mam tutaj Bugatti Veyrona, sam sobie go zrobiłem. Co tam za, że aerodynamika jest jak z jakiegoś ciągnika? Zobaczcie, 435 km na godzinę. To jest prędkość, to jest gra, nie jakieś tam Need for Speed i ściganie się, tak? To się osiąga prawdziwe prędkości. No. Nic. Jeśli chcecie coś jeszcze, żebym stunigował w tej grze, dajcie mi znać w komentarzach. No. To jest przegięcie pały po prostu. Dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Hej.